dzisiaj, żegnam was jutro na moim kanale, tylko takie cuda są. Ja jestem Żyłka i witam was w kolejnym odcinku Daily, a to już 19. 19 dni razem z wami. I co? Jest taki czas, że trzeba się już przygotowywać do świąt. Dlatego ja zaczynam kolejne przygotowania. Pomimo tego, że mam już choinkę, muszę jeszcze ozdobić ścianę. A żeby było tego mało, albo dużo, ozdobimy i dom, i postaramy się dom. Także co, jeżeli nam starczy tapety tak zwanej, zapraszam was do oglądania i przypominam jeszcze, że jeżeli wam się filmik spodoba, możecie zostawić łapeczkę do góry. I jeżeli chcecie mnie wesprzeć i również śledzić moją twórczość, no to możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. A ja co? Bez przedłużania zapraszam do oglądania. Także, żeby zacząć pracę, trzeba najpierw uporządkować miejsce tej oto pracy. Z fotelem wyjeżdżamy. No i teraz pora się zabrać za sprzątnięcie tego kąta. Ale najpierw wam właśnie pokażę jeszcze, co tutaj wam powiedziałem, co macie zrobić, jeżeli wam się filmik spodoba. No i sobie to wszystko przełożymy tutaj. Także wszystko sobie przekładamy. Mam tutaj action. Słuchajcie, także już uprzątnęliśmy miejsce i możemy sobie tapetować. No i co? Kolejną rzeczą będzie zdjęcie tych oto pięknych kalendarzy Pogoni Szczecin oraz Milki. Także zdjęte. No i co? Możemy zacząć mierzyć. No i tak dalej. Tak dalej. Jeszcze tylko ten kabel uprzątnę. Chociaż on zawsze był pod tapetą właśnie. Także dziś, w tym roku też będzie. No i co? Przechodzimy do mierzenia. Wiecie, czego nie zrobiłem? Trzeba jeszcze te kartony zdjąć, bo pamiętam, że właśnie rok temu je zdejmowałem. I rzeczywiście wtedy miałem rację. Także zdejmujemy jeszcze te kartony. Z TCP jest... Co tu jeszcze kolejne są z tyłu? Ła! No, żebyśmy zaraz czegoś tu nie zniszczyli, słuchajcie. Spadł karton, który uderzył w szybkę. Od komputera. O, kluczyki. No będę. Dobra, wszystko to jest przymknięte. Okej. I jeszcze musimy odhaczyć te światełka. O, pyk. Jest. Chodź, najlepiej gdybyśmy ten też zdjęli. O, chociaż przesunęli, nie? Dobra. Także już możemy przejść do mierzenia. Tylko gdzie ja teraz miarkę dałem? Jest. Miareczka. I przechodzimy już do mierzenia. Najpierw zmierzmy sobie tak. I od góry. Czekajcie. A gdybyśmy zrobili to, wiecie co, zróbmy to tak, że po prostu dotąd będzie pierwsza połowa, czy tam, o, czekajcie, najlepiej wziąć papier, aha, no okej, okej, czyli 27 cm, dobra, przechodzimy do wycinania. Także co, najpierw musimy otworzyć to. Także otwieramy nasz tapet, naszą tapetę, no i rozwijamy, także o, dobrze, że moich kotów tu nie ma, bo zaraz to by się skończyło źle. Dobra, i tak kładziemy mniej więcej i teraz mierzymy 27 cm. O, ołóweczek sobie weźmy już od razu, potrzebne rzeczy. Nie wiem, jak
27 centymetrów. Ale wiecie co, bo ja patrzyłem na stopy. Dobra, to 27 stóp. Dobra, już jest wszystko wymierzone, czeka gotowe na łóżku, a my otwieramy kolejną tubę i podzielimy to na cztery części i teraz czwartą część muszę dociąć, która będzie, no powiedzmy, że trudna, bo ona będzie z gniazdkiem, trzeba dociąć gniazdko, także muszę tu sprawdzić najpierw, jak to ma wyglądać, jeszcze muszę dociąć. Już powycinałem, jest to tak gotowe w czterech częściach, bo tu są dwie. No i co? Będziemy przymierzać, sprawdzać i przyklejać. I jeszcze gniazdko musimy wyciąć, ale to już na miejscu. Jeszcze nam troszkę zostało, myślę, że może na tą ścianę będzie starczyło. Zobaczymy zaraz. Słuchajcie, także co? Ja wchodzę na krzesło i zawieszam. Oj, kurczę. Zawieszam, także... No, słuchajcie, słuchajcie. Tu, a tu będzie drugi kawałek, bo mi się tak źle troszkę docięło. A więcej tego papieru nie było. Słuchajcie, taki Armagedon tutaj, no ale... Już góra jest dobrze zrobiona. Tu będą kartony, więc nieważne. Odsuwamy fotel i lecimy dalej. Także co? Fotel już wysunięty. Oj, 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 dobra. W sumie na razie tak, będzie dobrze. Jeszcze gniazdko będziemy musieli potem wyciąć, ale na razie u góry idzie dobrze. Także co, słuchajcie. Bierzemy kolejną część i kolejną już możemy sobie na spokojnie przykleić, tylko tu trzeba dorównać. O, tutaj dokleiłem kwadracik. Dobra, najpierw dorównajmy sobie tutaj. O, dobrze. I teraz dorównajmy sobie tak. Słuchajcie, właśnie tak to wygląda. Jeszcze sobie tutaj dokleimy z boku. No i lecimy dalej. Tu potem powycinam, powykończam, ale jeszcze sobie musimy bok dokleić. Myślę, że wyrobimy się w czasie. Także doklejamy sobie tu bok jeszcze. Jest idealnie wszystko dociągnięte i naciągnięte. No i zaczynamy kolejną warstwę, chociaż jeszcze tutaj... O, dokleję ten kwadratik tak na pewno po całej długości, żeby nam nie latał, jak będę wchodzić do pokoju i wychodzić z niego. Także, o, proszę bardzo. I doklejam sobie tutaj kwadracik. O, no i wszystko jest, powiem wam, że idealnie do tego etapu. Potem to, tak jak mówiłem, sobie zetnę i będzie wszystko. Okej, zapraszam do kolejnej części materiału. Słuchajcie, no już pięknie wszystko się prezentuje, tak. Także teraz pora ruszyć do sprzątania, bo troszkę Armagedon koty mi zrobiły. Także sprzątam. 1, 2. O, zagląda. 3, 4, 5. No taki Armagedon, że to... O, jeszcze padło. No słuchajcie, dobra, ja posprzątam i się widzimy. Słuchajcie, no wszystko już wraca do normy i tak to wygląda właśnie. No ja się bardzo cieszę z tego, że właśnie to tak wygląda. Pięknie moje stanowisko. I choineczka. Także co, remont pokoju był? No, powiedzmy, że remont jednej ściany. Także co, żegnam was dzisiaj, witam was jutro. Ja byłem Żyłka. No i cześć.